Centrum Nauki Wyobraźnia to miejsce, w którym znajduje się ponad 100 interaktywnych stanowisk edukacyjnych. Aby ułatwić Wam ich poznanie, podzieliliśmy je na 3 ścieżki edukacyjne. W tej chwili znajdujemy się pod jedną z nich. Jest to ścieżka edukacyjna barw. Zapraszam, zobaczmy, co też możemy tam zobaczyć. W tym miejscu znajduje się przestrzeń edukacyjna, którą nazywamy anaglifem. Z wykorzystaniem okularów, które mają takie specjalne soczewki, możecie zobaczyć, w jaki sposób powstają ekrany trójwymiarowe. Przykładowo inne stanowisko edukacyjne, które tutaj możemy znaleźć, pokazuje nam, w jaki sposób funkcjonuje kamera filmowa. Zaglądając przez te otworki, które tutaj widzicie z boku, możecie zobaczyć, że z pojedynczych obrazów, które tutaj widzimy, powstaje nam jeden złożony obraz. Na każdej ze ścieżek edukacyjnych znajduje się obszar zwany ciemnią. To obszar, w którym znajdują się stanowiska edukacyjne wymagające znaczącego zacienienia, aby zjawiska fizyczne, które tam prezentujemy, można było zobaczyć w pełni. Przykładowo na tym stanowisku z wykorzystaniem specjalnych obrazów, które składają się z cząstkowych barw, możemy złożyć jeden bardziej złożony obraz i dowiedzieć się, czym są barwy złożone. Przejdźmy dalej. Przykładowo w tym miejscu możemy zrozumieć zjawisko cienia. Możemy się dowiedzieć, czy cień zawsze ma kolor czarny, czy też może być różnokolorowy. Na przykładzie tego ekranu możemy dowiedzieć się, jak barwy składowe się łączą, tworząc różnorodne kolory budujące i składające się na świat, który samodzielnie odbieramy. Przejdźmy teraz do kolejnej przestrzeni. Wychodzimy z naszej ciemni. To jest obszar, w którym powróciliśmy do jaśniejszych eksponatów. Wynika to z tego, że tutaj już mamy inne zjawiska zaprezentowane. Na przykład możemy poznać, w jaki sposób nasz mózg buduje iluzje trójwymiarowe. Na innym stanowisku możemy zobaczyć, w jaki sposób składamy sobie obraz z obrazków częściowych. A tutaj mamy stanowisko, na którym możemy zobaczyć, jak z pojedynczych papug, które tutaj możemy zobaczyć w środku tego walca, możemy stworzyć obraz symulujący nam ptaki poruszające się w powietrzu. Pamiętajcie o tym, że na całej ścieżce będą czekali na Was edukatorzy, którzy są gotowi i chętni do tego, aby udzielić Wam informacji o tym, co na danej ścieżce edukacyjnej się znajduje.